Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera Trójeczki, kochani. Andrzej Babinicz się schował tutaj w niesamowitej... Co to w ruinach, gdzie się schował? Bo uciekliśmy ostatnio przed Skarbrandem, wygnańcem. Skarbrand. Jego szlak, kurde. To był do pokonania, przecież tu jednostek mamy miliard. A nie, dobra. Tu cheat ogólnie z tym, nie, nieważne. Kochani, dziękuję za podpowiedź dotyczącą kampanii. Gusty napisał, że faktycznie można wygrać tę kampanię, jeżeli ktoś inny nie zbierze czterech dusz. Właśnie nie wiem, jak to jest dokładnie zrobione. Natomiast też był komentarz, który mocno negował. Dyskredytował? Oceniał inaczej. Grę, że jedynka, dwójka była mega, natomiast tu jest ta główna kampania właśnie z odzyskiwaniem tych dusz jest słaba i że dwójka Vortexowa była lepsza. Ja powiem szczerze, bardziej mi się podoba to, co tutaj widzę, ponieważ samodzielnie mogę sobie decydować, gdzie pójdę, co zrobię, a nie, że mi bandy chaosu po prostu najadą ziemię, tam trzy armie, moje najlepsze miasta i tyle. I to jest wszystko, co się dzieje. Natomiast samemu tutaj gdzieś biegnę sobie i tutaj sobie wybieram, z kim walczę, jak bije się i no i dodatkowa mechanika tych walk jest, nie? Tutaj o ta duszę, o której nie mieliśmy jeszcze okazji co prawda zobaczyć, ale mam nadzieję, że taki czas nadejdzie kiedyś tam w przyszłości. Dobra, bo tu sobie robię jakieś bzdurki. Ty, moja miła Katarzyno, już nie masz tego, z tego co pamiętam. Nie, pełna deratyzacja jest za to. O kurde. Zobaczenie minus 8, lokalna prowincja. Tu sporo tego jest. Git. Dobra, czy tu mamy wszystko? Tak. A sobie posprawdzam na początek może to. No właśnie, ty moja miła. Martina, co ty? Ty masz miecz łańcuchowy, naprawdę? Nie masz nic? Musi to zabraliśmy chyba, nie? Moment. Nie, chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej. Okay. No ten miecz łańcuchowy spoko, ale... Nie mamy zbroi, nie mamy nic. Andrzeju, jak ci na imię? Tutaj może jakiegoś... Nie. Jakiegoś pomocnika. Poborca podatkowy. Przychody ze wszystkich budynków plus 10. Bardzo dobrze. Tu jest ten sztandar pustych stepów, który mamy już. Właściwie moment, bo on daje nam atrybut przydzielona jednostka. Zasięg kruchu tego kampanii. To zostaje. Budżet uwodzenia jednostek to do domu. To. Chyba, że pończa. Obieży świat wcale też nie byłby głupi. Bo to wtedy pod górkę by się nie męczyli. Rozwój plus 5. Dobra. Jest chyba ok. Tutaj mamy kogoś wolnego. Zasięg ruchu na mapie kampanii. Spoko. Guślarz. Przedmiot. No jestem miecz łańcuchowy, ale... To jest plus 10 spaczenia, lokalna prowincja. Było napisane, że to zostanie zniszczone, jeżeli... Chyba, że to... Znaczy zniszczone, jeżeli wrócimy sobie do naszych realiów z pustką i chaosu, ale nie wiem, czy nie zostało to ze względu na to, że zostaliśmy wypchnięci stamtąd wbrew własnej woli. Więc nie wiem. Dobra. Tu. Bijemy się z tymi tutaj skalpitami, hermlokami. Z klanu... Skąd wy jesteście? Gritus, dokładnie. Nie pamiętam tych klanów, kurde, ich tam jest 10 chyba. Dobra, ale ogólnie spokój, cisza chyba jest, nie? Ewentualnie tutaj z chaosem trzeba będzie walczyć i to jest... Tyle. Mamy zasięg ruchu? Nie mamy. Nikt nie ma. Rustin Babczuk. Jest ranna. Znaczy to jest ranna, ale ja ją po prostu wywaliłem, nie? Tę armię. Ale mamy tego typa. W razie W. Dobra. Kliknijmy durę, zobaczmy co się wydarzy. A wydarzył się... Konstantynie, idź stąd. Znaczy nie idź tu, o tak. Siedź sobie u siebie. Mamy plusy z nim. I dobrze, mamy pakt o nieagresji chyba nawet z nim. What? Gościu przyszedł do nas. I to chyba w... Stąd ruszają kupcy handlujący z zamorskimi sojusznikami. Zajmij go, a zysk... Dobra, zamek Aleksandro... Tu jest jakaś masakra. Moment. Gdzie my jesteśmy? Tu.
I wy się, kurde, nie uleczyliście na czas. Znaczna porażka. Bo tu nikogo nie ma. Dobra, moment. Wiecie, zawsze można sobie zmniejszyć poziom trudności, jeżeli komuś jest za trudno, nie? Bo to nie jest wcale łatwa kampania, łatwa gra. Czy oni uciekli gdzieś? Gdzie oni uciekli? Dobra, uciekają stąd. Dobra, niech uciekają. My idziemy tu, na pomoc. Mógłbym ewentualnie, właśnie, umiejętność uzyskiwania poplecznicy przy toczeniu bitew, po wzniesieniu budowli, wpływy z handlu, Ursun, to. Bo to jest wyczerpanie wrogich armii na moim terytorium. Dokładnie, robi się zimno. Bardzo dobrze. Plus ty masz rangę, mój miły. Fiodorze, mam nadzieję, że tu przeżyjemy to wszystko. Uzupełnij oddział. Momento. Dobra, uzupełnij oddział. Bo tu masz oczyszczanie spaczenia, ale... No tak będziesz biegał tu, trochę tam. No i miejmy nadzieję, że jakąś turę, jedną, drugą... uda nam się... przetrwać. Dobra, piekielna otchłań została przejęta przez tego. Nie szkodzi, bo i tak się potem skonfederujemy. O ile wszystko pójdzie po mojej myśli. Aha, i był komentarz właśnie, żeby dawać te wszystkie kaplice. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. To jest bardzo dobry pomysł też, ale... nie mam pieniędzy na to, więc... może później... Ten tu, kurde, mi tu spaczenie, moment to. Nie, nawet nie. Co ty robisz? Uszkodzenie, powstrzymaj, jeszcze spaczenie, ale... no dobra. No mam nadzieję, że tutaj dam radę. I faktycznie to trzeba będzie zająć, więc dobrze, że idziemy na ten zachód. Dobra. Ci jeszcze żyją. Mam nadzieję, że to nie potrwa długo. Gnijący rój. Dobra. Zasadzka odkryta. Ten się zasadza. Czemu to jest zniszczone? Wezwanie do modlitwy, koszty działania bohatera dla patriarchów, dobrze. I szkolenie ukończono, słuchajcie, jest gotowa do werbunku. Księga przeznaczenia reaguje na moc, która gęstnieje dookoła. Dobra, mam nadzieję, że nie otworzył teraz portali, bo ja nie mam czasu na to. Czy ja mogę cię kliknąć, czy nie bardzo? Nieznaczna porażka nadal, słuchajcie. Źle, to źle wygląda. Po prostu, co my robimy dalej? Brak pamięta, minus 2, spaczenia wszystkie prowincje, tak. To jest dobry pomysł. I mam nadzieję, że se poszli stąd, nie? Tak. No to go. Na ratunek. Chyba, że tu nie będzie ratunku, wiecie co? Jak to, kurde, zrobić? No bo chciałbym z nim zawalczyć, ale obawiam się, że to jest nieznaczna porażka. Gdyby tutaj ich zestrzelić wszystkich z daleka... No nie mamy tutaj lodowej wiedźmy. Moment. A ja jestem w stanie... Nie mogę. Jest oblężenie. Ewelina. No. Lodowa czarownica. Na czwartym poziomie jest. 265. No stać mnie na to. Co, chodź. Zwerbuj. Dobra, 2000 zł. Pierścień dostaliśmy. I ty, moja miła, czwarty poziom masz. Tak, gra do bicie bierz. Ty będziesz napierniczała. Premia do szarży, premia do szybkości. Zasięg, celność. Prędkość minus 25. Tak, te czary potrzebujemy. A gdyby tak... atak na jednostki. 33%. Na konkretną mogę sobie wybrać? Ale numer. Czy jak to jest? Zadaję obrażenia jednostce armii obranej za cel. Dobra. Czyli konkretnej. No, tam kliknąłem sobie, ale... nie będziemy tego robić, bo nie mamy tylu pieniędzy. Mamy 3000 natomiast.
Gdzieś bym poszedł, no właśnie, nie wiem, czy w spaczenie, kurde, czy w antyspaczenie raczej. Czy, no właśnie, pieniądze. Ewentualnie rozwój, bo tu mamy dwójki wszędzie. Będzie kolejne, w razie W. No też daje mi to przychody. Koszt werbunku w lokalnych armiach. Trzy tury. Momento. Bo to jest to, gdzie my zasiedliliśmy to. To jest kontrola. Spaczenie mniejsze. Bo tutaj nawet nie mamy, kurde, tego. Dobra. Zniknijmy. Oni się tutaj, kurde, rozwijają. Spaczenie cincza, chaosu. Korna plus 4. Spaczenie korna plus 2, minus 2. Się niedobrze dzieje właśnie. No chyba, żeby z tym zagadać. Z patriarchą tamtym. Walmirze, von Raukowie, co tam? To są wojskowie. Z kim ty walczysz w ogóle? Z legionami chaosu. Wiesz co? Dobra. Chociaż... on sobie może przyjść tutaj po to. Ale widzę, że... ty, mój miły, dostajesz w pierdziello, wiesz co? Dobra, okej. Okay. On mi płaci za to. Konstantyn dostaje w pierdziello. A to może oznaczać, że będzie chciał się szybciej konfederować. Z tym, że nie dostaniemy pieniędzy za niego, więc... no. Siły chaosu wkraczają na nasze ziemie od zachodu. Wysłać posłańców do Katarzyny. Nie, no Katarzyna już wie o tym. Doskonale, zaraz go tutaj... a tutaj go, kurde, dziabniemy. Zabójstwo 45%. Za 457 zł, nie mam tyle pieniędzy. Na takie rzeczy. Szkoda, że nie mogę właśnie się dołączyć do tej armii. No nie. No ja mam nadzieję, że oni się utrzymają tam. Tu jest nagle zdecydowana porażka. Nie mamy murów, nie mamy nic tutaj. No nie. Nie, no ja wiem, że mamy 520 zł, ale to jest za mało na cokolwiek. Czemu spadek? Mamy traktaty z Wielką Cerkwią, spoko. Tirland, Wielka Cerkiew. To jest za zero. Za 625 zł, ale to jest przychód. To co nam zapłaci? Za dostęp wojskowy do nas, ewentualnie. Wiesz co? Sponio. Walczymy, ale jednak jesteśmy jednym Kislewem, więc... więc tak to. No dwie tury, kurde. Właściwie nie wiem, czy dwie tury, bo tu... nie, dobra, dwie tury. Mhm. Kozacy, kontrola plus 2. To jest kontrola całkiem niezła. Poziom kontroli jest minus 8, bo to im więcej, tym gorzej. Za podatki, poziom trudności, ale mamy... ze względu na budynki, na frakcje, na popleczników, na postaci tu, atamana, okej. Okay. Czyli tutaj buntu raczej nie będzie. Mm-hmm. Dobra. Bo tu oni się, kurde, namuczają. Erengrad, a to niedobrze. Mógłbym port, kurde, rozbudować, ale nie wiem, czy nie. Kontrola wzrasta, ten spada. Przychody, wpływy z handlu. To jest rozwój, koszt werbunku, ale to. Kontrola plus 6, pobożność. Za 1500 i 30 pobożności, ale... limit bohaterów, spaczenie minus 6. No i tak spaczenie spada.
Na minus 4 teraz, więc chyba pójdziemy w pieniążek, ale to raczej spory pieniążek. To jest 200 zł. Produkcja różnych rzeczy. Dobra, mam nadzieję, że to przetrwa. I mam nadzieję, że my przetrwamy. Legion Chaosu już biegnie. I ci plądrują. Jak mówię, mój problem polegał na tym, że skupiłem się na produkcji, na stworzeniu nowej armii, drugiej, zamiast ulepszać jedną pierwszą, Katarzynę. I dlatego jesteśmy w takim, kurde, stanie, jak jesteśmy, chociaż i tak nie jest źle. Powinniśmy z pieniądze powoli mieć lepsze, co nam pozwoli, myślę, utrzymać drugą armię w liczbie 18-20-kowej. To jest 7 tur, nie poddajemy się. Oni też, kurde, dostają te obrażenia, ale to są chyba znikome tak naprawdę. Dobra, mam 485 dochodu. Nie najgorzej. Tu mnie plądrują. Czy my jesteśmy pod tym? Nie. Pod oblężeniem nie jesteśmy. Siema. Dobra, szybka umowa handlowa. Nie. Szybka umowa nieagresyjna. Nie. Jestem wojskowy? Nie. Co już obronny? No, tu jest ze Stirlandem. Stirland w sumie ma parę rzeczy. Wiesz co? No nie, nawet nie stać mnie, żeby go, kurde, zapłacić mu. Że mógłbym próbować ewentualnie, skoro już tu jestem. Się rusza, kurde. Próbować go dziabnąć 33%. Porażka. Ale to są też chyba punkty doświadczenia, nie? Trochę. Nic nie zrobię. Ci tu łażą. Ja wiem, że ja potrzebuję, kurde, wysłać tam tych naszych patriarchów, żeby tutaj ich wyeliminowali. Dobra, ucieka, gościu. Zczaił się, że nie ma szans. No i dobrze. Port przesytu. Trzeba będzie przejąć to wszystko. Nie może sobie tu jakaś armia chaosu, kurde, korna biegać dookoła. Rengrat jest oblężony, tak jak podejrzewałem, że tak się stanie. Budowniczy, przychody z budynków w lokalnej prowincji, to samo dla Babinicza, brutalny biznes. No to to sprzyja trochę, kurde, Kornowi. To jest zrobione. Tu nie mam pieniędzy, ale zróbmy cerkiew tu faktycznie. To jest 470 zł tylko. Tu jest 40 w tym lesie. Tu jest 70, ale to jest za daleko. Chociaż w tych zaroślach tu? Nie. Nie, to muszę być w lesie konkretnie. To jest 19 ruchu, tylko nam zostaje. No można by wejść ewentualnie do tego lasu. Iść w tym kierunku. Czyli tu dokładnie. Schować się. Że niby tutaj, ohoho. Dobra, uzupełniajmy się w jedną turę i... Myślę, że w jednej turze, kurde, jak będziemy pełni, to go rozwalimy. Chyba, że ty byś się schował, kurde. Tutaj. Thank you.
Dobra, tak zróbmy, że to nie było, to ten. Puste, puste, nikt tu nie mieszka, zapraszamy. No i tyle. Pieniędzy nie mam, nie mam nic. Jak ten zaryczy Ursun za chwilę, to będziemy wielkiej D. Więc jeszcze nie... Żeby to nie ryczał. Nie no, trzeba go gonić. Nie wiem, czy tego nie zajmiemy sobie. Ale chyba nie. Ze względu na to, że znowu będę musiał zużyć jednostki. A ty nie mógłbyś go ten? Tu jest full armia znowu. Trzeba było ich pokonać, jak mieliśmy szansę. Ale nie, nie mogliśmy ich pokonać, bo i tak nie mieliśmy możliwości przejścia przez ziemię. Karaków, zasadzka odkryta. Okej. Okay. Spoko. Atamanie. A, mogę tutaj wrzucić. Albo tu. Albo tu. Chyba tu. No. Dobra. Werbunek piechoty raczej. Mnie interesuje. Dobra. Skąd ja mam w ogóle... Aha, bo tę prowincję przejąłem chyba. Bo tutaj było rozwalone, ale... Ale, dobra. Jesteśmy prawie, że pełni. Więc... Mamy wojnę z nimi? Nie, ale to jest moment i mamy. Mamy dostęp wojskowy, więc ja mogę sobie śmiało tutaj tędy biec. Wiecie co, ja pozostanę gdzieś w tych krzakulcach. Jak to się uda. No tutaj niestety nie mogę sobie pozwolić na... What? Potrzebujemy ten Rengrad. Łuczników, ale to... Nie chcę. Że na jednych łuczników można by, to byśmy mieli stówkę, ale... No dobra. Zawsze to tam... Parę strzałów. Szlachetna po... A bo was jest tutaj dwóch. Bo ja myślałem, że to są różne frakcje. Nie no, są różne frakcje. Nie, nie są. Nie no, są. Nie no, nie. No, Herold Slaanesha. Ale macie nosiciele. Skąd? Co? Slaanesh z Nurglem się kumpluje? Pogrzało, naprawdę. Dobra. Jak wyglądamy z tymi? Z pobożnością. Dobra, jesteśmy całkiem nieźle, bo on potracił też kurde swoich tych, nie? Swoje ziemie. Więc... to jest to. Zamknij szczelinę chaosu, zbuduj posterunek. To jest 1200 zł niby. Lub za wolny budynek w osadzie. Do piątki. Bo jest drugi front. Jeszcze... No to zrobiłem dodatkową armię. Dobra. Tu. No nie. I tak widzę, gdzie łażą, nie?
Szabloskórzy. Oj, tyle. Mamy szczelinę. Dobra. Andrzeju. Advance for Kislev. A ty możesz to za darmo zrobić. No, dobra. Zobaczmy to. Bo oni tam już siedzą, kurde, po drugiej stronie. Okej. Okay. Dobra. Co to jest to? Zimowa gorycz, okej. Okay. Prędkość minus 25. Dobra, skupmy magię. 20. Dobra, mamy naszą, kurde, czarownicę Ewelinę. Tu mamy naszych konnych. Nic nie zrobię tutaj specjalnego, no trzeba po prostu ich zastrzelić i tyle. Tutaj nie ma co. O kurde. Sporo was. Wy możecie być ukryci tu. Całkiem nieźle to wygląda. Tylko kurde, nie no, potrzebuję ten. Potrzebuję ten zasięg. Zimowa gorycz, ale to do momencie jak będziemy, myślę, strzelać. Tu się ustawiacie już? Uwolnijmy ich. Muchy. Bzz. Atakuj muchę. Są mega wolni, ale kurde, mega wytrzymali, no nie? Nie mogę, kurde, mogę ustawić to, czy nie? Tych nie mogłem wysłać tutaj, mimo tego, że to zrobiłem. Zarazy. No wiadomo, ich tutaj dużo nie było, nie? Więc to też... Dawaj go stoporka.
Git. Zresztą jakieś kurde pozytywne wyniki. Straty 6. No. Tutaj co prawda pomniejsze te. Ale o to chodzi właśnie. Oni są wolni, trzeba ich jeszcze spowolnić. I zestrzelić. Mucha. Weźmiemy pieniądze. Musimy zamykać bramy. Zasięg. Na mapie kampanii plus 7 git. 750 za zamknięcie. Dobra. To jest kolejna szczelina. Tylko, że przez tę szczelinę wejdziemy, więc wydaje mi się, że... tylko ja nie dojdę do ciebie. Mogę zrobić tak. Albo podejść tu, albo podejść do zamku. Nie, do zamku nie podejdę nawet. No właśnie, to kurde. Czy będę ryzykował? Czy jednak spróbujemy? Znaczy... Czy ty, mój miły, tu podbiegniesz? Niedźwiedzie masz. Treningi strzeleckie są. Żarliwość to jest spaczenie minus 1. Co nie jest głupie, ale może to w przyszłości. Starska gwardia. Te żywioły. Ofiary wskutek wyczerpania to też nie jest głupie. Dobra, kołysanka dwójka. Ty, moja miła. Większy obszar działania, no właśnie. Kiedy ty dojdziesz tutaj? To są dwie tury. Tutaj się będą czaić na to. I Gerow. Gerow jest tu. Bo tutaj też są te szczeliny. Tu jest jedna, druga. Ewentualnie Prag ulepszyć. Są przychody. No właśnie te główne chyba, kurde, warto by ulepszyć. Tak mi się wydaje. Spaczenie. Na naszych ziemiach jest tu, tu. O kurde. Jedną zamknęliśmy. Przez tę przejdziemy. Dobra. Mój miły, musisz wyjść. I pozamykać jakąś. No trzeba ratować, to jest kurde, bardzo dużo pieniędzy stąd jest. W momencie nie jest, ale ogólnie jest. I nie wiem. Spróbujmy. Jak coś to uciekniemy po prostu. Jest drobne zwycięstwo. Czy warto atakować? Co? Tak, wiecie co? Ja sobie to automatycznie rozstrzygnę, bo będę dużo więcej miał strat, kurde. A tak to pokazuje mi, że nie zginie mi nikt. No. Git. Od razu się leczymy. Aha, mamy tą. Nurklowską zarazę wolę chyba bym do tego nie przechodzić.
do miasta potem. 25 poziom. Dwa poziomy właściwie. Kryształowe sanktuarium. O, to jest też spoko, ale... Serce zimy, większe obrażenia. Tak, serce zimy warto wziąć. To jest spory obszar działania, z tego co pamiętam. Tu wszystko mamy. Zew strażnika. Oko. To musimy wziąć. Nagły atak też by się przydał. Także myślę, że... Weźmiemy chyba po dwa punkty, bo tutaj potrzebuję czterech. No, po dwa punkty w żarliwość i... I w ofiary wskutek wyczerpania. Lodowe płótno. Prędkość szarży tu daje nam co? Minus 50% po prostu. Nie to. To. Na początek. A jeszcze jeden mamy punkt przecież, no właśnie. To weźmy w żarliwość, też pójdźmy. Ty mój miły, wieszczu. Oczyszczanie spaczenia też masz w razie W. Dyscyplina. Dyski błogosławieństwa. No. Mamy jeden punkt. Wyszukiwanie, gadobicie. Tę zamieć weźmy. Dobra. Rozumiem się, rozbudowujecie dalej, tak. Pieniążek. Rozwój, koszt werbunku. Czy to potrzebuję? To jest rozwój niby, ale... chyba pójdziemy w tę kontrolę. Tu jest za dużo pieniędzy. Znaczy w kontrolę, w sensie, żeby był garnizon lepszy. Jest za dużo pieniędzy włożone w to. Żeby to zostawić. Zostały tury 5. No. Dobra. Albo tu coś robić, albo kurde tu. No, nie mamy szans, jak oni nas zaatakują tutaj. No tutaj mury. To jest na jedynce. Tu są przychody. No i kurde, tyle. No nie stać mi jeszcze niestety na trzecią armię. Zobaczmy, co się wydarzy. A szkoda. Dwie armie, jedna po zachodniej stronie, druga po wschodniej i to by wystarczyło, ale niestety za chwilę trzeba będzie wejść do szczeliny. Pytanie, czy kurde mi się to uda, czy nie uda. Ponio. Ci wkraczają. No właśnie, nie wiem, kurde. No nie, no też muszę wkroczyć, kurde. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Ja potrzebuję tu wejść. Ja wiem, że mam, kurde, ofiary wskutek wyczerpania. No ale muszę. No chyba, że do zarazy, ale... Zwrócono broń. Dobra. Zabijenie w imię Korna, to wiemy.
Dobra, gdzie jest szczelina? Tu jest. Trzeba będzie pozamykać to wszystko. Move or die. Zobaczenie plus minus 6 w ogóle. Oni się zaraz tu popojawiają, kurde. Nie wiem właśnie ile jest tego, ile jest czasu pomiędzy otworzeniem się szczeliny, a wypełznięciem tych armii na zewnątrz. Pewnie będą jakieś mody potem, które to będą zwiększać albo w ogóle eliminować. Na razie modów nie ma. Akolici paszczy. Kurde, ten rozrośli. Szlachetna porażka. No tę misję sobie, kurde, zostawimy na następny raz. Prawdopodobnie będę musiał to, kurde, słuchajcie, zmniejszyć poziom trudności. Właśnie nie bitwy, a nie ten, nie kampanii. Była normalna bitwa? Nie, możliwe. To teraz jest, kurde, nie wiem. Nie no, chyba była, kurde, nie no, bo... Może inną kampanię mi to przepisał, nie wiem. Kochani, nie no, kurde, na normalnie. Na normalu, bo nie dam rady. Tu jest za dużo się dzieje. Mamy jednostek, albo my jesteśmy, kurde, tu zmniejszeni trochę. No, to jest game over dla nas. Dobra, jeszcze raz zapisuję i tyle. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że się podobało. Ocenicie proszę film i do zobaczenia.